I moim zdaniem takich spotkań powinno być jak najwięcej, bo powinniśmy się spotykać, powinniśmy konfrontować te nasze pomysły, powinniśmy ze sobą rozmawiać, a najgorzej jest się spotykać we własnym gronie, we własnym sosie i wszyscy przychodzą, spotykają się, zgadzają i rozchodzą, nic z tego nie wynika. Dopiero z takich konfrontacji różnych kierunków, różnych azymutów, różnych kierunków można dojść do jakichś wniosków, do jakiegoś porozumienia, do jakiejś ewolucji, prawda, idei, dyskusji. I cieszę się, że taka dyskusja się odbyła i wydaje mi się, że każda strona wyszła bogatsza, chociażby o perspektywę tej drugiej strony. Także bardzo dziękuję. Dzięki.